Dzień dobry. Jakiś czas temu ogłosiłem konkurs. Obiecałem drzwi od Urzędowskiego. Przyjechałem odebrać te drzwi, ale to, co zobaczyłem tutaj, to, co się tutaj dzieje, słuchajcie, rozwaliło mój mózg. Za chwilę pokażę wam, jak ta deska, ten surowy kawał drewna zamienia się w użytkowe dzieło sztuki. Sami zobaczcie. Poszło. Wszystko zaczyna się od surowej deski. Wszystko zaczyna się od surowej deski. Pierwszy etap to jest jej rozkrój na węższe elementy. A potem? Potem następuje eliminacja wad, które nie mogą znaleźć się w gotowym oknie. Jakieś sęki i takie pierdoły, tak? Dokładnie tak. Idziemy dalej. Widzę, że deski są pozaznaczane. To są oznaczenia miejsca wad, miejsca cięć. Skaner szczytał, piła to wytnie. Aha, czyli wszystko to, gdzie był sęk, zostało usunięte i teraz są tylko czyste deseczki. Reszta odpadu trafia do tego kubła, a ładna deska jedzie dalej do produkcji. Dodatkowo zostaje posegregowana na długość. I to potem jest ze sobą łączone do ramy, tak? Tak jest. Przed chwilą widzieliśmy surowe deski. Co się dzieje teraz? Te deski zostały sklejone w blok, a tutaj już im jest nadawany konkretny profil, konkretny wymiar. Czy to wszystko jest robione pod konkretne okno, pod jedno zamówienie, pod jeden adres, pod jeden dom? Czy robicie to tak uniwersalnie? Każdy z tych elementów ma już swoje przeznaczenie. To, co nazwałeś adresem, u nas nazywa się numerem serii, numerem pozycji w serii. I ma już swojego pana. I swoje przeznaczenie. I swoją panią. Tak jest. I dzieci. Tak jest. I psa, i kota. Tak jest. Dobra, to ja to im oddam, bo jeszcze się pogubię. Łączymy. Teraz łączymy elementy już w ramkę. Siódemeczka. Z siódemeczką będzie plus oczywiście klej spowoduje, że powstanie nam już naroże okna. Czyli to jest teraz, gdzie jest góra, gdzie jest dół? Tutaj masz dół, tutaj będzie góra. Czyli o tak. Stoisz teraz wewnątrz mieszkania, ja stoję na zewnątrz. Potem szlifujemy pewnie? Szlifujemy i zobaczymy, jak lakierujemy stolarkę. Zobaczmy. Gdzie jedzie to okno? To okno jedzie akurat do Mikołowa. Nie, nie. Gdzie teraz jedzie? Teraz jedzie do lakierki. Czy to jest już ten ostateczny lakier, który pan bądź pani będzie sobie w domu głaskać, dotykać? W tym momencie jest nakładana ostateczna warstwa, czyli ta warstwa, którą klient dotknie u siebie w domu lub mieszkaniu. Rozumiem, że maszyna wie, gdzie ma poprzykać. Wie, bo potrafi zczytać, jaka jest wysokość okna i tak uruchamia pistolety. Co się dzieje? Teraz jesteśmy na etapie okuwania skrzydła, czyli zakładania elementów, dzięki któremu twoje okno będziesz mógł otwierać i uchylać. Tu mamy zawiasy, ten bolczyk. Bolczyk w postaci grzybka zabezpiecza przed włamaniem. Żeby żaden świr nie wszedł. Tak. Ale jest jedna rzecz, której niestety nie odda nasz materiał i to jest zapach, który się unosi w tej hali. To jest niesamowite. Drewno, materiał naturalny, stąd i zapach. Dąb. Meranti. Wyczuwam też sosnę. Tak. I mam nadzieję, że to wszystko nie jest z Puszczy Białowieskiej. Nie jest to z Puszczy Białowieskiej. Słowo harcerza. Słowo harcerza. Panowie, jedna rzecz. To jest już wygrana w konkursie. Tam, do bramy, tam.